Cześć! W tym materiale zapraszam Was na wyprawę w świat mitów i legend o herosach, bogach i bestiach, których nie powstydziłby się Homer. Odwiedzimy inspirowany grecką mitologią plan Teros, przez który przewinęło się co najmniej kilkoro wędrowców. A my, jako gracze, odwiedziliśmy go już dwukrotnie. A wiele wskazuje na to, że świat wyroczni boskich wybrańców jeszcze do nas wróci. Opowiem Wam o jednym z najbardziej rozbudowanych planów Multiverse, świecie, w którym ludzie sami sobie zgotowali los i przekuli swoje wierzenia w rzeczywistość, która potrafi dokopać. Styczeń w tym roku to magicowy sezon ogórkowy, który ja ewidentnie wykorzystuję do tego, żeby podgonić nieco historyczne materiały o lore, zanim przeniesiemy się na współczesną Kamigawę. I tutaj Teros przeskakuje co prawda kilka dodatków, ale przywołuję go specjalnie w tej kolejności, żeby móc zbudować tło i później kompleksowo opowiedzieć o postaci, której historia ciągnie się przez kilka dobrych dodatków. Stąd niedługo wrócimy jeszcze na Zendikar i nową Phyrexię. Jak zatem działa plan Teros? To, co musicie przede wszystkim wiedzieć, to fakt, że plan podzielony jest na dwie krainy. Świat śmiertelników oraz Nyx, czyli krainę bogów, gdzie swobodnie mogą poruszać się jedynie boskie istoty. Natomiast to nie znaczy, że tylko oni tam funkcjonują. Śmiertelnicy mogą się tam dostać poprzez świątynię Nyktos, która stanowi do niej wrota. Istnieje też cały szereg stworów i istot niebędących bogami, które w pewien sposób istnieją tam naturalnie, dzięki wierze ludzi w ich istnienie. Takim przykładem jest Hydra Polukranos. Tego typu kreacje nazywamy Nyxborn i zawierają one cząstkę magii tej krainy. Sam Nyx śmiertelnicy mogą oglądać każdej nocy jako nocne niebo, a wszystkie istoty i bogowie jawią im się jako gwiazdozbiory. Można dzięki temu podglądać życie bogów, bo faktycznie konstelacje odzwierciedlają wydarzenia w Nyx. Stąd na przykład, kiedy doszło do starcia Helioda i Purpurosa, połowa mieszkańców Teros oglądała widowisko na nocnym niebie. Warto też pamiętać, że jeśli z jakiegoś powodu istota z Nyx trafi do świata śmiertelników, traci ona większość ze swojego spektakularnego wyglądu. Traci rozmiar, ale nadal potrafi być bardzo groźna. Ponownie mogę przywołać tutaj Polukranosa jako przykład, który zamiast 40 miał jedynie 10 głów. Istnieje również jeszcze jedna kraina, która jest ukryta przed śmiertelnikami, ale jest domem bogów. Underworld, czyli zaświaty, kraina śmierci, która choć często pokazywana jest jako miejsce znajdujące się pod ziemią, to tak naprawdę jest to równoległa kieszeń. Trafiają tam oczywiście wszyscy zmarli. Istnieje również kilka magicznych sposobów, żeby się tam dostać. I teraz Underworld dzieli się na 5 kręgów. Agonas, czyli miejsce, gdzie trafiają wszyscy, których życie było w jakiś sposób związane z walką. Phylias, gdzie trafiają ci, którzy w żaden sposób nie odcisnęli swojego istnienia na świecie i prowadzili nudne życie. Ilysia to miejsce, gdzie trafiają bohaterowie. Nerona to kraina, do której trafiają żeglarze. I Tizerus to najgłębsze otchłanie, do których trafiają mordercy, złoczyńcy i inne ludzkie śmiecie. Fundamentem istnienia całej idei Nyxu i bogów jako takich jest wiara ludzi w to, że ci istnieją. Stąd jedna z ciekawszych umiejętności, jakie pojawiły się w tym dodatku, czyli Devotion. Początkowo bogowie funkcjonowali jedynie jako idee, żywioły, które w znikomy sposób wpływały na ludzkie życie. Ale im więcej ludzie odprawiali rytuałów i wierzyli w to, że ci faktycznie istnieją i odgrywają jakąś rolę w ich życiu, tym mocniej to się faktycznie działo. Aż do momentu, kiedy magicznie ci faktyczni bogowie stali się funkcjonującymi bytami, potężnymi, choć nie wszechwiedzącymi. Podobnie jak istoty, które znamy z Kaldheimu, bogowie na Teros są kapryśni i pełni wad. Często spierają się ze sobą, a konsekwencje ich czynów mają dotkliwe rezultaty dla śmiertelników. Bogowie mogą swobodnie przemieszczać się między Nyx a Ziemią, gdzie mogą przyjmować dowolną postać. Niektórzy robią to często, inni mniej, woląc wpływać na świat
zsyłając sny, wizje albo komunikując się poprzez swoich wieszczów. No właśnie, wśród śmiertelników bowiem istnieje pewna wyjątkowa grupa ludzi, która potrafi słyszeć głos bogów. Tacy wieszcze dostrajani są do głosu swojego patrona i służą jako oczy, uszy i głos konkretnego boga. Często można znaleźć ich w świątyniach albo egzekwujących polecenia swojego patrona. O łaskę tychże zabiega w zasadzie każdy, bo to dzięki takiemu błogosławieństwu można wpłynąć na swój los, a los to potężne narzędzie na teraz. Przekona się o tym chociażby Nico Aris. Co do wieszczów, to wspomnę jeszcze tylko, że są dość rzadcy i bogowie często walczą między sobą o to, żeby móc takiego człowieka dostroić właśnie do siebie, czym zwiększą swoją potęgę. No dobrze, ale skoro bogowie są tak kluczowymi postaciami dla tego planu, to pozwólcie, że wam ich przedstawię. Lecimy alfabetycznie, zaczynając od biało-czarnego Atreosa, który przypomina nieco Harona, ponieważ podobnie jak on, jego zajęciem jest przewożenie ludzkich dusz przez rzekę, oddzielającą życie od śmierci. Atreos odgrywa jednak nieco większą rolę, ponieważ jest on też strażnikiem balansu między życiem a śmiercią. Dba o to, żeby każdy dostał to, na co zasługuje i choć nie cieszy się wielką popularnością, to jednak mało kto chce mu wchodzić w drogę. Kolejną, tym razem boginią, będzie Efara, która jest patronką miast i rozwoju. Polis na teraz odgrywają bardzo ważną rolę i są realnym ośrodkiem cywilizacji, która na tym planie jednak należy głównie do ludzi. Trzy główne metropolie to Akros, Meletis i Setessa i to nad nimi czuwa Efara. Erebos to z kolei bóg śmierci, zaświatów i ogólnej nędzy. Zazdrosny i złośliwy. To on jest strażnikiem, który pilnuje, by nikt, kto trafił do Underworld, go nie opuścił. Jak mu wychodzi wywiązywanie się z tego obowiązku, opowiem wam później, ale jest to zdecydowanie jeden z najmniej przyjaznych bogów, który ewidentnie nadaje się do obsadzenia w roli czarnego charakteru. Po przeciwnej stronie barykady mamy Helioda, boga słońca, który powinien być uosobieniem prawa, porządku, sprawiedliwości i kilku innych wysoko ocenianych cech. Niestety często bywa również potwornie arogancki. Jest to teoretycznie jeden z najważniejszych bogów, przez co jest on też jednym z najczęściej zamieszanych w wszelkie afery. Trochę taki grecki Zeus. Tu można też wspomnieć, że bogowie poza wyroczniami często wybierają również swoich czempionów, by ci służyli jako ich agenci, często obdarzając takich swoich reprezentantów specjalnymi umiejętnościami. Tacy czempioni służą również często jako element rozgrywki między bogami, którzy mimo wszystko powinni raczej współdziałać, a także wspierają się poprzez swoich ludzi. Takimi właśnie czempionami Helioda byli Gideon czy Elspeth. W obu przypadkach nie skończyło się to dla nich specjalnie dobrze. Kolejny na liście jest Aeroas, który jest połowicznie patronem wojny. Połowicznie, ponieważ odpowiada on jedynie za jej szlachetną i honorową formę. Jest blisko związany z Polis Akros, które porównać można nieco do Sparty. Karametera to bogini życia, roślinności, płodności i witalności. Taka trochę troskliwa matka, która dba, by nikomu nie stała się krzywda, co oczywiście nie zawsze jest możliwe do zrealizowania. Z kolei zupełnie nietroskliwy jest Keranos, czyli bóg burz i sztormów, ale jednocześnie mądrości i piorunów. Dość ciekawe połączenie, które łączy nieprzeciętny temperament z głębokimi przemyśleniami. Jedną z dwóch najstarszych bogini, która potrafi wpływać nawet na innych bogów, jest Klotys, czyli bogini losu i przeznaczenia. Często zapominana, ponieważ to ona zgłosiła się jako strażniczka cel, w których przetrzymywani są tytani. No właśnie, tak jak wspominałem, bogowie na Teros pojawili się dopiero z czasem, kiedy to stali się ucieleśnieniem ludzkich idei. W zamierzchłych czasach, i tu uważajcie, bo w kontekście mitów i legend na Teros zamierzchłe czasy mogą oznaczać tysiące lat albo zeszły czwartek, to na Teros początkowo rządzili tytani, którzy siali chaos i zniszczenie. Były to nieokiełznane niszczycielskie siły i to właśnie modląc się o jakiekolwiek wsparcie w ujarzmieniu tych istot do życia powołano bogów. I to właśnie dzięki sile wiary ludzi obecny Panteon zdołał magicznie uwięzić tytanów gdzieś w Underworld, a Klotys stała się ich strażniczką. Żeby uzupełnić rys historyczny, to po czasach tytanów nastąpił tak zwany Age of Trax, czyli okres, kiedy na świecie panowała tyrania Archonów, z których najznamienitszym był Agnomachos. To on razem z armią Leoninów podbijał inne krainy rządzone przez smoki, meduzy, demony, hydry, krakeny, kuny, jenoty, wilki i łosie.
Jego imperium z czasem ewoluowało właśnie w znane nam polis, które obaliły poprzedni ustrój i zainicjowały istnienie niektórych młodszych bogów, takich jak Efara. Wracając jednak do bogów, to kolejną na liście mamy tajemniczą, cierpliwą i subtelną Krufix, która jest boginią nieznanego. Jest również boginią czasu i posiada najlepsze zrozumienie tego, czym jest, jak działa oraz jak kontrolować Nyx. Najstarsza z istot zamieszkujących Nyx potrafi wpływać na innych bogów i zna sekrety, których jej zazdroszczą. Kiedy konflikty między bogami zagrażają śmiertelnikom, potrafi nawet odciąć ich, jak i całe Nyx, od reszty świata. Taki czas nazywano ciszą. Teraz, tak jak Aeroas to szlachetna strona wojny, tak istnieje jej mroczna część, którą reprezentuje Mogis. Rzeźnik cieszy się dużą popularnością wśród minotaurów i innych mniej lubianych wśród ludzi istot. No i wreszcie jedna z najistotniejszych postaci Panteonu, czyli bogini łowów i lasów, Nailia. Często pojawia się jako dryada z łukiem. Tak jak Kara Medera jest troskliwą matką, tak Nailia bywa dużo mniej sympatyczna, kiedy broni tworów natury przed ludzką ekspansją. Ci jednak, którzy funkcjonują w zgodzie z naturą, mogą liczyć na jej łaskę. Trochę taka ekoterrorystka. Dalej mamy Farikę, boginię cierpienia, medycyny i nauk ezoterycznych. Często kojarzona jest z gorgonami i truciznami, co dość mocno oddaje jej charakter. Podobnie nieprzyjemna bywa Fenax, bogini oszustwa, która wręcz specjalizuje się w uprzykrzaniu innym ludziom życia. Bardzo często pojawia się w mitach i legendach tylko po to, żeby namieszać i zniknąć. Purpuros to z kolei mało subtelny bóg kowali i rzemieślników, który zdolny jest do stworzenia najwspanialszych dzieł, z których korzystają później inni bogowie. Miecz Elspeth, który potem stał się włócznią Helioda, wspaniała Chimera polująca na wędrowczynię, czy też Petros, idealna kopia Purpurosa, która pomagała mu w jego pracy, to wszystko dzieła, do których żaden inny bóg nie byłby zdolny. Problem Kowala jest jednak taki, że nie darzy specjalną sympatią swojego brata Helioda, a ich konflikt jest źródłem dużej ilości problemów na Teros. No i ostatnia z Wielkiej Piątki, obok Nailii, Helioda, Purpurosa i Erebosa, to ona ma największy wpływ na życie ludzi. Tassa, czyli bogini mórz i morskich głębi. To od jej kaprysu zależą losy żeglarzy. W swojej służbie ma wszystkie merfolki, które na Teros nazywamy trytonami. Każdy, kto wpływa na jej wody, jest uważnie obserwowany przez jej sługi. No i na deser możemy wspomnieć jeszcze o Xenagosie, czyli wędrowcze satyrze, który stał się bogiem, choć na dość krótko. No dobrze, skoro wiecie już mniej więcej, jak skonstruowany jest ten świat, to zapraszam na kilka mniejszych opowieści mających tu miejsce. Jedną z takich historii jest ta dotycząca córki Kowala, Mai, której ojciec zmarł i został pochowany. Zawsze interesowała się jego pracą i choć ten nie pozwalał jej odwiedzać kuźni, to ona i tak chciała być taka jak on. A kiedy go zabrakło, często zanosiła jego ulubione kwiaty Astorie do miejsca, gdzie pracował, zamiast tradycyjnych chryzantem. Ja sam nie wiedziałem, że chryzantemy to po angielsku asphodel, inaczej złocie. Ten kwiat tradycyjnie na Teros symbolizował śmierć. Zdarza się, że niektórym udaje się wyrwać z Underworld. Pragnienie życia jest mocniejsze niż śmierć. Jednak kiedy wracają do świata śmiertelników, wszystkie ich wspomnienia przepadają. Jedyne co im zostaje to ich mechanicznie wyuczone umiejętności i charakterystyczne złote maski, które są elementem pośmiertnych rytuałów. Dlatego kiedy ojciec Mai wrócił, nie pamiętał jej, pamiętał jednak swoją kuźnię i próbował wykuć od nowa miecz. Tacy powracający zdarzają się bardzo rzadko, ale każdorazowo stają się problemem. Nie pamiętają, kim są, szybko się frustrują, wpadają w złość, doprowadzają do tragedii, stąd ludzie polują na nich i odsyłają z powrotem do grobu. W tym przypadku jednak Maja odnajduje tego, który kiedyś był jej ojcem i pomaga mu uciec przed polowaniem oraz kieruje w stronę nekropolii Asphodel, gdzie podobno tacy jak on się gromadzą i próbują żyć na nowo. Kolejna historia opowiada o jednym z bardziej zagadkowych wędrowców, Ashiok. Nadal niewiele wiemy o tym, jakie są motywy tej istoty. Wiemy jednak, że jest zafascynowana potencjałem Teros. Swój pobyt tutaj Ashiok zaczął od pójścia na układ z Fenaxem. Bogini oszustwa ma swoje własne dalekosiężne plany i do ich realizacji potrzebowała, aby przeistoczyć jedno z miast w nekropolię, w której mogliby zbierać się ludzie podobni do Kowala, ci, którzy powrócili. Po co i dlaczego? Możliwe, że się jeszcze dowiemy. Natomiast wiemy, że Ashiok podjął się tego zadania i zrealizował je koncertowo,
doprowadzając miasto Iretis i króla Kedarika do szaleństwa, a ostatecznie samobójstwa. Iretis jako pomniejsze polis nie cieszyło się bezpośrednią ochroną żadnego bóstwa. Było jednak mocno zagrożone przez ciągłe najazdy Leoninów. Chcąc nad tym zapanować, król starał się doprowadzić do zawarcia pokoju. Asiok z kolei, zsyłając koszmary i podszywając się pod królewskiego doradcę, zniweczył wszystkie jego starania, doprowadzając do śmierci ambasadorów Leoninów, czym zdyskredytował Iretis wobec innych miast i rozwścieczył Leoninów, którzy w odwecie postanowili zrównać miasto z ziemią. A żeby dobić króla, okłamał go na temat śmierci jego żony i córki. I tak Iretis przestało w zasadzie istnieć, a Asiok zasłużył na nagrodę od Fenax. Ta zapewniła mu niewidzialność przed innymi bogami, tak by Asiok mógł w spokoju snuć swoje piękne koszmary. Teros odwiedziła też Kiora, która swojego czasu skakała między planami, poszukując rozwiązania albo po prostu broni do walki z Eldrazimi. W jej mniemaniu miała to być armia potworów z najciemniejszych morskich głębi. Miała szczęście, bo kiedy wylądowała na Teros, akurat trwała cisza i bogowie byli odcięci od świata śmiertelników. Trytoni pomyśleli, że jest wcieleniem Tassy i chętnie pomogli jej w poszukiwaniu krakenów, które mogłaby zaciągnąć do walki. Zwiedzając Teros, przybiera różne tożsamości, również legendarnej żeglarki Calathe, która ponoć prześcignęła na morzu samą Tassę, pływając na słynnym okręcie Monsun. Pod tym mianem pomogła Ayaniemu i Elspeth w dotarciu do świątyni tajemnic, jednocześnie realizując własny plan. Otóż największym krakenem na Teros, którego chciała zrekrutować, był Arix Metes, który teoretycznie był podwodnym miastem, a w praktyce gigantycznym krakenem. Tassa nie chciała go oddać i doszło do starcia między dwiema morskimi boginkami i armiami krakenów. Pojedynek tych dwóch jest bardzo barwny, jednak to bogini jest górą, m.in. dzięki swojemu trójzębowi. Ostatecznie Kiorze udało się przetrwać i wrócić na swój rodzinny Zendikar uzbrojoną właśnie w trójząb Tassy, którym ta próbowała zadać przeciwniczce ostateczny cios, przyszpilając ją do skały. Nie wiedziała jednak, że ta jest wędrowcem. Powstało również opowiadanie, które pozwala nam nieco lepiej poznać, czym są nimfy na Terosie. Otóż część z nich to euforany, czyli istoty, które powstały jako odpryski zaklęć bogów. Są świadome i mogą poruszać się po świecie śmiertelników, realizując boskie zadania i idee. W górach są to oready, równiny zamieszkują alseidy, w lesie mamy driady, w wodzie najady, a mroczne nampady wspierają cele Erebosa. Udało mi się również wygrzebać informacje o tym, jak Anax zasłużył sobie na bycie władcą Akros. Otóż poprzedni król miał dwóch synów, Anaxa i Timoteusa. Ten pierwszy więcej czasu spędzał na nauce retoryki niż walki. Z kolei młodszy z braci był wprawnym wojownikiem i zyskiwał coraz więcej względów ludzi oraz ojca dzięki swoim fizycznym sukcesom, które w Akros były bardziej cenione. Widząc to, Anax zaczął również przykładać się do ćwiczeń. Jednak skazy na wizerunku trudno było odkręcić, postanowił więc wziąć udział w walkach Pankrationu. Do turnieju zostały jedynie 4 miesiące, a jak się okazało, najlepszy mistrz ćwiczeń miał już ucznia i był nim jego brat. Nauczyciel retoryki doradził Anaxowi, żeby zwrócił się do starego kulawego doradcy ojca. Jak się okazało, był to mistrz Pankrationu, którego okulawił, stosując nieetyczne techniki, obecny mistrz Timoteusa. Łatwo się domyślić, że zgodził się trenować Anaxa i wyszkolił go tak, by ten poradził sobie z podobnymi nieetycznymi chwytami. Po 4 miesiącach już w trzeciej rundzie bracia trafili na siebie. Anax nie dość, że zdołał go pokonać, to jeszcze ośmieszyć i podważyć zaufanie do niego, kiedy ten próbował wzorem swojego mistrza okaleczyć brata. Bo kto by chciał, by ktoś, kto okalecza własnego brata w imię właściwie nie wiadomo czego, został królem. W czwartej rundzie Anax przegrał z innym zawodnikiem, ale i tak to on był moralnym zwycięzcą. Wkrótce został królem i poślubił Cymeedę, wieszczkę Keranosa, która opierała się swojemu bogu. To Cymeeda udowodniła Anaxowi, że kobiety są więcej warte niż młodzianowi wychowanemu w Akros mogło się wydawać. Świetnie uzupełniająca się para królewska prowadziła Akros w świetlaną przyszłość. Aż do pewnego momentu. Mamy też historię o tym, jak kapryśni są bogowie na Teros. Otóż Tassa pewnego dnia odkryła w Meletis chłopca o niezwykłym potencjale, zarówno fizycznym, jak i umysłowym. Chłopiec dorósł i cieszył się dość dużym zainteresowaniem. Na studiach zakochał się z wzajemnością w niepozornej dziewczynie imieniem Ksandria, lecz kiedy spędzili wspólnie noc na plaży, zazdrosna bogini porwała Ksandrię i zamieniła ją w syrenę, za karę, że ta śmiała dobrać się do czegoś, co w mniemaniu bogini było jej. I tak Ksandria stała się jedną z syren zamieszkujących region morza zwany Syrenii.
Długo opierała się utracie swojego człowieczeństwa, ale w końcu klątwa bogini, zgodnie z którą nie mogła ani umrzeć, ani opuścić okolicy jednej z wysp, doprowadziła ją do pogrążenia się w syrenim bycie. Jak widać, Tassa dość okrutnie i bezmyślnie traktuje śmiertelników. I to na razie tyle, jeśli chodzi o mityczny świat harpi, syren, hydr, półbogów i herosów. Dzięki za wysłuchanie i zapraszam na kolejny materiał, w którym będziemy eksplorować główny wątek fabularny, jaki towarzyszył Teros, a który nieodzownie łączy się z historią Elspeth Tyrell. Cześć!